Cześć, w dzisiejszym odcinku samochód w nadwoziu sedan, bo dawno takiego nie było. Przeważnie mamy SUVy od Hyundai'a, a dzisiaj Elantra, rocznik 2022, zamontowaną oczywiście instalacją gazową. Zapraszam na kolejny odcinek. Zwróćcie uwagę, jak ten samochód agresywnie wygląda. Smukłe lampy, duża atrapa chłodnicy, podobna do tej, która jest w modelu Tucson. Spłaszczone logo Hyundai'a, które podobnie jak w Tucsonie najnowszej generacji na tylnej szybie, też właśnie tam jest spłaszczone. Wiele przetłoczeń, zarówno na masce, jak i na drzwiach. Takie charakterystyczne w kształcie litery Z. Zerknijmy jednak pod maskę i zobaczymy, jaka jednostka napędowa tutaj się znajduje. Zazwyczaj na naszych nagraniach, czy to Hyundai'a, czy Kia, pokazujemy Wam silniki TGDI oraz GDI. Oczywiście są to jednostki z bezpośrednim wtryskiem benzyny, a tutaj mamy zupełnie odwrotnie. Jednostka MPI, czyli wtrysk pośredni, generuje 123 konie mechanicznej mocy. Nie jest to może porywający wynik, ale zobaczymy podczas przejażdżki, jak tu sobie ten silnik radzi w takich normalnych warunkach. Poza tym, jeżeli chodzi o zabudowaną instalację gazową, jest nieco widoczna, to trzeba przyznać. Widać tu nieco przewodów, elektrozawór, reduktor. Natomiast na pewno nie brakuje tutaj estetyki zabudowy. Zamykamy zatem maskę, idziemy teraz do tyłu samochodu. I tak jak wspomniałem wcześniej, mamy tutaj to przetłoczenie w kształcie litery Z. Chodźcie, pokażę Wam teraz bagażnik. W którym oczywiście zamontowany jest zbiornik do tankowania gazu. Jeżeli chodzi o pojemność bagażnika, są to 474 litry. I jak widzicie, nadwozie sedan charakteryzuje się tym, że szyba tylna zostaje w miejscu, a otwiera się sama klapa. Co to oznacza? Trochę ograniczoną ładowność, natomiast jeżeli komuś to nie przeszkadza, to jak najbardziej sedany są fajne ze względu chociażby na sylwetkę. Ogólnie taka sylwetka bardzo mi się podoba. Sam zbiornik, który zabudowany jest w miejscu na koło zapasowe, ma 50 litrów całkowitej pojemności, natomiast z uwagi na 80% stopień napełnienia będziemy mogli zatankować 40 litrów naszego taniego, ekologicznego gazu LPG. Teraz przejdziemy do kolejnego miejsca, którym jest wlew do tankowania gazu. Jak widzicie, klapka nie jest zbyt dużych rozmiarów, więc miejsca pod nią również nie jest zbyt dużo. Dlatego też, aby zamontować wlew do tankowania gazu, musieliśmy zastosować redukcję, którą przed tankowaniem należy wkręcić, przyłożyć pistolet i zatankować gaz. Resztę informacji przekażę w środku samochodu i wybierzemy się na krótką przejażdżkę. Tym razem ciekawostki opowiem w samochodzie, ponieważ mamy okres jesienno-zimowy w pełni, gdyż jest godzina 16:44, jak nagrywamy ten materiał, a za oknami jest już ciemno, więc Elantra, ten prezentowany model, to siódma generacja, która produkowana jest od 2021 roku. Tak, wspomniałem wcześniej, jest to sedan segmentu C, który konkuruje m.in. z takimi samochodami jak Skoda Octavia czy Mazda 3. Przyznam szczerze, że jestem w szoku, że w 2022 roku, w erze downsizingu, gdzie producenci robią silniki z bezpośrednim wtryskiem benzyny, turbodoładowaniem, o małej pojemności, na przykład 1,3 litra, Hyundai zdecydował się na zamontowanie silnika z pośrednim wtryskiem benzyny o pojemności 1,6 litra i oznaczeniem MPI, tak jak wspomniałem przy omawianiu silnika. Co to oznacza? Oznacza to, że przy zamontowanej instalacji gazowej niemalże 100% pobieranego paliwa to będzie gaz, więc jest to bardzo ekonomiczne rozwiązanie, bo jak sami wiecie, cena gazu, a cena benzyny to
dwie różne wartości. I historycznie cena gazu jest 2, a nawet 2,5 raza mniejsza niż cena benzyny. Samochód w tej chwili zasilany jest gazem, przełączamy go na benzynę. I znowu gaz. Jakie wnioski? Żadnej różnicy w pracy silnika, komfort jazdy jest identyczny, moment przełączania się między paliwami jest niezauważalny, a co zyskujemy? O wiele tańszą eksploatację samochodu oraz bardziej ekologiczną jazdę z uwagi na to, że gaz jest paliwem o wiele bardziej ekologicznym niż benzyna. Teraz trochę o wnętrzu i o wyposażeniu. Elektroniczne zegary, duży ekran inforozrywki jest połączony z elektronicznymi zegarami. Jest to forma takiego długiego, panoramicznego tabletu. Jeżeli chodzi o miejsce do sterowania klimatyzacją oraz nawiewami, mam wrażenie, że jest wyciągnięte wręcz z Tucsona trzeciej generacji poliftingu, gdyż czy przyciski, czy ten wyświetlacz, który pokazuje temperaturę, jest niemalże identyczny. Automatyczna skrzynia biegów CVT. Poza tym, jeżeli chodzi o użyte materiały, są przyzwoitej jakości. Nie ma może tu jakiegoś miękkiego w dotyku materiału, ale przy dotykaniu czy próbie poruszania nic nam nie skrzypi, nie wydaje jakichś niepożądanych dźwięków, więc jak najbardziej w kwestii wyposażenia czy ergonomii wnętrza nie mam tutaj nic do zarzucenia. Jeżeli chodzi o kierownicę, również jest wygodna, fajnie dopasowana. Pozycja za kierownicą nieco niska, ja preferuję wyższą, na przykład w suwach, natomiast to już jest kwestia bardzo indywidualna, więc każdy po prostu musi ją dopasować pod siebie. W tym odcinku pozdrowienia kierujemy do pana Karola, który przyjechał do nas z Palowic, czyli pobliżu, i już od 11 tysięcy całkowitego przebiegu będzie jeździł ekologiczniej oraz za połowę ceny, a także z naszą 5-letnią gwarancją, która jest udzielana na okres 5 lat bądź 100 tysięcy przejechanych kilometrów, w zależności co wystąpi jako pierwsze. Według raportów spalania na portalach internetowych możemy się dowiedzieć, że taki Hyundai spala około 6,5 do 7 litrów benzyny na 100 km, co przy dzisiejszych cenach paliw, mamy teraz połowę listopada, gdy nagrywamy ten materiał, koszt pokonania 100 km na benzynie to około 42 zł. Natomiast na gazie 7,5 litra gazu do 8, tyle ten Hyundai będzie spalał, więc koszt pokonania 100 km to około 22 zł, co daje nam oszczędności rzędu 20 zł na każde 100 km. Na 1000 km będzie już to 200 zł, a na 10 tysięcy km aż 2000 zł. Koszt zabudowy instalacji gazowej zwróci się po pokonaniu dystansu około 25 tysięcy km. Podsumowując dzisiejszy odcinek, mogliście się dowiedzieć, że Hyundai w 2022 roku robi jeszcze samochody z pośrednim wtryskiem benzyny, które są zasilane niemalże w 100% gazem. Więc jeżeli uważacie, że LPG to oszczędność, a nie że gaz nadaje się do kuchenki, to zapraszamy do Automixu, gdzie możecie taką instalację zamontować z 5-letnią gwarancją. Tymczasem dzięki za uwagę, zachęcam do dania motywującej łapki w górę, czy też zasubskrybowania naszego kanału, gdyż nasze realizacje pojawiają się na bieżąco. Dzięki za dziś, trzymajcie się i do następnego. Cześć!